Hej, hej, z tej strony Emi. Przed nami kolejny odcinek z serii Emi czyta i ogląda. Jest to trzeci odcinek na temat Igrzysk Śmierci w Pierścieniu Ognia, więc serdecznie zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków, żeby móc lepiej zrozumieć, o czym opowiadam w tym kolejnym. Poprzednim razem mówiłam na przygotowań do drugich igrzysk Katniss. No i tutaj właśnie poznajemy kilku bohaterów, którzy będą ważnymi postaciami w kolejnych częściach. Są to też kolejne postaci, które bardzo, bardzo lubię. Jak już wspominałam w poprzedniej części, to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ nie znam żadnej innej książki ani żadnego innego filmu, w których byłoby aż tylu bohaterów, których bym tak bardzo lubiła. Co ciekawe, każdy z tych bohaterów jest całkowicie różny, ale na swój sposób bardzo interesujący i oryginalny. I naprawdę to jest taki jeden z moim zdaniem jeden z największych plusów, jeśli chodzi o autorkę. Bo naprawdę rzadko widzę, żeby było tyle ciekawych postaci w jednej historii. Pierwsza z tych postaci to Finik, którego właśnie główna bohaterka poznaje podczas takiej pierwszej prezentacji uczestników przed tymi drugimi igrzyskami Katniss. Więc kiedy oni mają na bryczkach wjechać na plac i przedstawić się całemu, no tym wszystkim ludziom, którzy tam dać później igrzyska. I Katniss stoi i czeka, aż wyruszą. I podchodzi do niej właśnie Finik i proponuje jej kostkę cukru, mówiąc, że wprawdzie ten cukier to jest dla koni, ale konie się jeszcze najedzą, natomiast oni najprawdopodobniej już nie, bo za chwilę będą igrzyska i będą mieli problem ze zdobyciem jedzenia, z przeżyciem. Po pierwsze, nie najważniejsze, ale to też jest ważna rzecz związana właśnie z historią, więc Finik jest bardzo przystojnym mężczyzną. Aktor, który go gra, ma taki fascynujący uśmiech i bardzo ładne oczy. I to też jest właśnie istotne, bo on miał być osobą, która jest przystojna i pełna czaru, i to później będzie miało znaczenie. No i on jest miły dla Katniss, chce ją poznać, chce z nią porozmawiać i zdradza jej wtedy pewien istotny szczegół, który będzie bardzo ważny w kolejnej części. Mianowicie on mówi, że dzięki temu, że wygrał igrzyska już ileś lat temu, to miał sporo czasu, żeby pławić się w bogactwie, i Katniss tak złośliwie odpowiedziała, że jej interesuje bogactwo, i on wtedy powiedział, że on też stwierdził, że nie potrzeba mu więcej bogactw, więc zamiast bogactw pragnie tajemni. Taki dość enigmatyczny tekst, ale będzie ważny w kolejnej części. Kolejną postacią, którą bardzo, bardzo lubię, jest Joanna, która również jest jedną z reprezentantek. No i ona również jest... Bardzo lubię grę aktorską tej osoby. Ona ma taki piękny uśmiech i gra taką szaloną, dość wredną osobę, której jednak nie jest zła, o czym można później przekonać. Bardzo lubię właśnie ją za ten taki szalony charakter. Za to, że ona nie boi się sprzeciwić władzy i wciąż powtarza, że nie ma już nic więcej do stracenia. Kiedy Katniss ją poznaje, to jadą windą wspólnie już po tym, jak mieli się przedstawić na
na tym zebraniu przed igrzyskami i wtedy ona rozbiera się do naga w windzie, twierdząc, że jej stylistka kazała jej taki głupi strój założyć i całkiem nie przejmuje się tym, że obok niej jest Katniss i Peeta Haymitch, tylko tak naprawdę uśmiecha się do mężczyzn tak prowokacyjnie i całkiem się tym nie przejmuje. I to jest właśnie, myślę, dobra charakterystyka tej postaci, która właśnie jest bardzo, bardzo szalona, chwilami taka dzika i bardzo lubię tą postać właśnie za to. Ciekawym motywem jest również wnuczka Snowa, która jest taką małą, niewinną dziewczynką, która widać, że nie rozumie tak dzieje. Kiedy obserwuje w telewizji, jak Katniss umiera z przerażenia, bo nie jest pewna, czy Peeta przeżyje, to ona jedyne, co rozumie z całej tej historii, to to, że to jest taka romantyczna miłość i że ona też by tak chciała. I pyta dziadka, czy ona też się kiedyś tak zakocha, a on jej odpowiada, że tak. Więc z jednej strony mamy taką bardzo niewinną dziewczynkę, która ma prawo w tym wieku nie rozumieć, co się dzieje i zwyczajnie po prostu, cóż, rozumieć tylko to, że to jest takie romantyczne, a nie to, że ludzie muszą ani, żeby zabijać się nawzajem. To jest też powiązane w jakiś sposób ze sceną, niby taką krótką tylko wstawką, ale bardzo wiele, podczas której Haymitch obserwuje, jak jakieś tam dzieci bogatych ludzi z Kapitolu, takie naprawdę małe dzieci, takie nie wiem, może 6-letnie, chłopiec i dziewczynka, bawią się, latają z takimi zabawkowymi mieczami, udają, że się zabijają nawzajem, śmieją się przy tym i cieszą, i Haymitch tak patrzy z takim smutkiem, pogardą na te dzieci. I tak naprawdę dzieci zawsze bawią się w wojnę, w jakieś tam strzelanie i tak dalej i w tym, myślę, nie ma nic złego, to jest taka po prostu niewinna zabawa, ale w momencie, w którym mamy naprawdę igrzyska, w których dzieci trochę tylko starsze od nich mogą umierać, zabijając się nawzajem, to już przestaje to być śmieszne, bo tak naprawdę to nie jest wina tych dzieci, że one nie rozumieją, że to nie jest zabawa, tylko to jest wina dorosłych, którzy właśnie ci dorośli w Kapitolu również uważają, że to jest tylko zabawa, że to jest takie show, które można sobie oglądać w telewizji, pomyśleć sobie, ale to jest ciekawe, no bo oni nie muszą brać udziału w tych igrzyskach, więc nie rozumieją, że to jest źle i nie potrafią przekazać tego dzieciom i to jest właśnie przerażające. Kiedy odbywa się program telewizyjny, w którym właśnie uczestnicy mają tam mówić coś o sobie i wtedy Cezar mówi do Katniss, że bardzo żałuje, że ich ślub się nie odbędzie. Natomiast wtedy Peeta odpowiada, że oni już wzięli ślub pokryjomu, że w 12 dystrykcie jest taki zwyczaj ślubny, który polega na tym, że właśnie, żeby móc się związać z drugą osobą, należy wspólnie zjeść kawałek chleba. Wszyscy są wzruszeni, że oni wzięli właśnie taki ślub potajemnie. No a Peeta wtedy oświadcza, że Katniss jest w ciąży. To jest taki sposób, żeby spróbować przekonać władzę, żeby odwołać te igrzyska. Chociaż tak naprawdę nie wiem, czy oni wierzyli, że to cokolwiek da. Bo jeśli mamy świat, w którym rząd zmusza 12-letnie dzieci do zabijania się nawzajem, to raczej nie przejmą się tym, że jakieś dziecko, które jest w brzuchu matki, też może umrzeć. Bo cóż, to też jest przecież dziecko, a te starsze jakoś mogą ginąć, nawet muszą. Ale co ciekawe w tym wszystkim, to właśnie nie to, że rząd się zgodził na to, bo to raczej było oczywiste, że się nie zgodzi. Natomiast ciekawe jest to, jakie było podejście ludzi z Kapitolu, tych zwykłych ludzi, którzy tam siedzieli na widowni, którzy dotychczas jedyne co robili, to to, że cieszyli się tym, że są sobie tam igrzyska, że oni mogą sobie popatrzeć, jak dzieci się zabijają i to takie ekscytujące.
ale kiedy dowiedzieli się, że ich ukochana para, która była dla nich taka ważna przez rok, oni tak uwielbiali się zachwycać, jaka ich miłość jest wspaniała i romantyczna, że wezmą ślub, że wygrali, że żyją i tak dalej, a tu nagle okazuje się, że ta ich cudowna para za chwilę umrze, najprawdopodobniej, bo przecież z 24 osób tylko jedna może przeżyć, więc jest mała szansa, tak? I do tego jeszcze zginie ich nienarodzone dziecko. I ci ludzie zaczynają z takim oburzeniem krzyczeć, że oni się nie zgadzają, że trzeba coś z tym zrobić, że odwołać igrzyska. I ci ludzie, którzy dotychczas się wzruszali i cieszyli, jakie to jest cudowne, że dzieci się zabijają, teraz nagle nawet oni zaczęli zauważać, że coś jest w tym nie tak. I kiedy Snow zobaczył, że to jest nagrywane na żywo i że ludzie nie zachowują się tak, jak on by sobie tego życzył, nagle wyłącza tą transmisję na żywo, co myślę jest jeszcze bardziej bez sensu, bo przerwać w tym momencie to jakby krzyknąć, że przegrali tym razem, że nie potrafią zapanować nad ludźmi w swoim kraju i że muszą uciekać, żeby nie wyjść na jeszcze większych przegranych. Nim jednak zostanie wyłączona ta transmisja, są pokazani inni uczestnicy, którzy nie zachowują się tak, jak to było poprzednim razem, czy podczas jeszcze wcześniejszych igrzysk, gdzie to wygląda jak takie zwykłe po prostu show w telewizji, że prowadzący zadaje jakieś pytania, oni tam opowiadają o sobie, tylko mamy osoby, które zaczynają płakać i mówić, że to takie straszne, że umrą, że będzie im szkoda się z nimi rozstać i tak dalej. Mamy również Joannę, która z taką nienawiścią i z takim szałem w oczach zaczyna krzyczeć do kamery, że nienawidzę was wszystkich, obiecaliście mi, że jak wygram igrzyska, to będę miała spokój do końca życia i teraz nie dotrzymaliście słowa i nienawidzę was wszystkich i no nie wiem, bardzo lubię tę postać i właśnie to jest moim zdaniem takie dobrze pokazujące, jaka jest ta osoba, która nigdy nie mówi, nie udaje, zawsze mówi to, co myśli. Oprócz tego, tak jak podczas poprzednich igrzysk, przez tydzień uczestnicy mają trenować walkę, żeby sprawdzić się, w czym są dobrzy, nauczyć się nowych rzeczy, żeby potem łatwiej było przetrwać. No i podczas właśnie tego czasu Katniss, jak widzowie mogą poznać lepiej pozostałe osoby, które będą też brały udział w igrzyskach. Mamy właśnie ludzi z pierwszej i z drugiej, z pierwszego i z drugiego dystryktu, którzy zgłaszają się sami od lat i trenują tam latami, żeby lepiej móc walczyć. Mamy taką przerażającą, takie przerażające rodzeństwo brata i siostry, którzy po raz kolejny właśnie razem zgłaszają się do igrzysk. Mamy kobietę, która wydaje się być w sposób szalona, bo ma spiłowane zęby na takie kły, jak zwierzę. I właśnie podczas poprzednich igrzysk ona tymi kłami zagryzała ludzi na arenie. Mamy również przyjaciół Haymitcha, których on im przedstawia, bo chce, żeby Katniss i Peeta znaleźli sobie jakichś sprzymierzeńców, którzy pomogą im na początku igrzysk, bo tak naprawdę kiedy już zostanie na koniec niewiele osób, to raczej niestety wszelkie sojusze nie będą miały znaczenia, ale na początku jednak jeszcze mają. I on właśnie jej przedstawia swojego kolegę, który również jest alkoholikiem i on tak chodzi do Katniss i bezceremonialnie całuje ją w usta, mimo że oni się przecież w ogóle nie znają. I Katniss, patrząc na tego mężczyznę, stwierdza, że ona nie ma zamiaru z nim zawierać sojuszu. Ten mężczyzna ogólnie jest już niezbyt młody, szczególnie jeśli mówimy właśnie o takich igrzyskach, które są połączone, które są połączeniem survivalu z walką na śmierć i życie.
kolejna właśnie ciekawa rzecz to to, że jakby tak poobserwować tych wszystkich uczestników, którzy zostali wybrani, to pojawia się taki bardzo smutny obraz. Mamy właśnie tego mężczyznę, który, przyjaciela Hejmicza, który, no cóż, również jest od lat uzależniony od alkoholu, jest już dość stary, więc nie bardzo nadaje się do walki w igrzyskach. Mamy parę z jednego z dystryktów, którzy też już są raczej starzy, którzy są przez innych ludzi z dystryktów, innych tych uczestników, poprzednich zwycięzców, nazywani wariatami, którzy wygrali igrzyska dzięki temu, że byli bardzo, bardzo inteligentnymi osobami, a nie dlatego, że używali siły. Mamy właśnie mężczyznę, który jest, nazywa się Bitty, który jest ekspertem od prądu, który właśnie dzięki temu, że zdobył podczas igrzysk jakieś tam kable, zdołał zabić prądem naprawdę wielu innych uczestników. I mamy kobietę, która tak naprawdę nie jest powiedziane, co ich łączy, czy są parą, czy po prostu przyjaciółmi, ale na pewno to jest ważne, że przez tyle lat razem, rok w rok widywali się na tym turnieju zwycięzców, więc zdążyli się zaprzyjaźnić. I Katniss, widząc ich, stwierdza, że ona właśnie z nimi chce zawrzeć sojusz, bo są mili, rozmawiają z nią zwyczajnie, nie są tak okrutni jak większość tych pozostałych zwycięzców. Mamy również parę osób uzależnionych od morfaliny, która jest, jak po nazwie można się domyśleć, takim odpowiednikiem morfiny w naszym świecie, taką właśnie substancją, takim narkotykiem, który istnieje w tamtym świecie, którzy już są tak bardzo zniszczeni tymi narkotykami, że właściwie nie ma opcji, żeby oni zdołali przeżyć. Są wychudzeni, słabi i tak naprawdę już nie do końca kontaktują, nie bardzo wiedzą, co się w nich dzieje. I to właśnie pokazuje, bo z jednej strony mamy poprzednie igrzyska, podczas których udział brały małe dzieci, więc a tutaj mamy znowu w jakimś tam stopniu starych, uzależnionych od jakichś tam używek, zmęczonych życiem ludzi. Co też jest na swój sposób przerażające, bo no cóż, jeśli już miałyby się takie igrzyska odbywać, to już lepiej, żeby to byli dorośli, silni ludzie, a nie dzieci, które są za słabe, za małe, żeby sobie poradzić, albo ci, którzy za starzy, żeby też sobie móc poradzić. Jest również bardzo ciekawa historia. Finik ma swoją ukochaną N, która zwyciężyła podczas któryś tam poprzednich igrzysk. Natomiast ona zwyciężyła w bardzo oryginalny sposób, ponieważ cała arena została przez organizatorów zalana wodą, co sprawiło, że wszyscy utonęli, bo w dystryktach jednak mało kto ma szansę nauczyć się pływać, tak, bo nie ma żadnych basenów. Natomiast w jej dystrykcie było wiele wody, jakiś tam ocean, czy no nie wiem, jakaś tam taka duża woda była, więc ona naturalnie mogła nauczyć się pływać i dzięki temu zdołała wygrać. Natomiast jest bardzo mała szansa, że normalnie by wygrała, ponieważ była taką bardzo słabą osobą, która oszalała. Tak naprawdę nie wiadomo, czy oszalała podczas tych pierwszych igrzysk, najprawdopodobniej właśnie wtedy. I kiedy ona została wylosowana po raz kolejny do tych właśnie igrzysk, pewna bardzo stara kobieta zgłosiła się za nią. I widać, że oni w jakiś sposób tam są przyjaciółmi, są związani ze sobą uczuciowo, bo Finik przez całe igrzyska stara się chronić tą kobietę, która też, to jest oczywiste, nie ma opcji, bo ona przeżyła walkę z silnymi, pełnymi nienawiści ludźmi. Wiadomo, że przegra, więc zgłosiła się tylko po to, żeby ukochana Finika mogła przeżyć, bo ona również nie dałaby sobie rady podczas tych igrzysk. Więc mamy tutaj bardzo ciekawy obraz osoby, która wie, że umrze i ma na tyle odwagi, by
zdecydować się na tą śmierć tylko po to, by móc dzięki temu uratować ukochaną swojego przyjaciela. Kolejna ciekawa historia. Tak naprawdę powiem wam, że z całej tej części najbardziej właśnie interesują mnie historie tych poprzednich zwycięzców z poprzednich igrzysk. I te historie nie są przedstawione w filmie, więc to jest właśnie kolejny powód, dla którego warto moim zdaniem przeczytać książki. No i właśnie mamy sobie Joannę, która wygrała tylko dlatego, że na początku, znaczy nie wiadomo czy tylko dlatego, ale to na pewno był bardzo dobry pomysł i pozwolił jej wygrać. Więc mamy Joannę, która przez prawie całe igrzyska udawała taką słabą, przerażoną, nieśmiałą dziewczynkę, co sprawiło, że pozostali uczestnicy nie mieli zamiaru, cóż, nie przejmowali się nią, tak? Nie próbowali jej zabić, bo myśleli, że ona sama, nie wiem, się wykończy i nie będzie żadnego z tym problemu. No i to sprawiło, że ona mogła przeżyć niemal do końca, po czym jak już zostało naprawdę niewiele osób, to wtedy pokazała, że jest bardzo taką odważną, silną osobą, która nie da się pokonać i wtedy przez to zaskoczenie udało jej się wygrać z pozostałymi uczestnikami. Podczas treningu przed igrzyskami Katniss obserwowała, jak osoby z pierwszego i z drugiego, ci, którzy sami się zgłaszają, patrzą z taką pogardą, z taką drwiną na Pitę i przekonała go, żeby pokazał swoją siłę, rzucając takim ogromnym przedmiotem, tłumacząc, że nieważne, że Haymitch kazał im ukrywać swoje zdolności, bo jeśli nie pokaże swojej siły, to oni go zjedzą, jak to określiła. I faktycznie, kiedy udaje mu się rzucić tak ogromnym przedmiotem, to oni już zaczynają w jakimś tam stopniu go szanować i być może nie stanie się ich pierwszą ofiarą podczas igrzysk. Ciekawe również było to, że Katniss, chociaż przecież podczas pierwszych igrzysk widać było, że umie dobrze strzelać z łuku, to teraz pokazała również, jak potrafi strzelać. Wokół niej była taka jakby symulacja komputerowa, tak niby osób, które tam gdzieś się przemieszczają, ona miała do nich strzelać i to, w jaki sposób potrafiła w tak szybkim tempie zabić tyle osób naraz, sprawiło, że wielu pozostałych zwycięzców chciało być razem z nią, być jej sprzymierzeńcami, natomiast ona dalej upierała się, że ona sobie wybiera tamtych wariatów oraz tą starą kobietę, która była przyjaciółką Finika. Więc po raz kolejny widać, że Katniss myśli sercem i nie chce sprzymierzeńców takich, którzy mogą w każdej chwili ją zdradzić i zrobić jej coś złego, tylko woli tych, którzy może nie są szanowani przez pozostałych i uważani za takich, którzy mogą wygrać. Natomiast ona uważa, że oni są wartościowymi ludźmi, dobrymi i dlatego chciała, żeby byli jej sprzymierzeńcami. No i myślę, że to już na tyle w tym odcinku. Niedługo zobaczymy się w kolejnym z Igrzysk Śmierci. Póki co to na tyle. Napiszcie, czy wam się też podobały te historie życia pozostałych bohaterów, którzy zwyciężyli w igrzyskach. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to poproszę o komentarze, subskrypcje oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Pa!